Oto proszę miłego państwa, jest Kingdom Rush. To jest stara gierka, ja w to ciąłem na Androidzie jak szalony, jak byłem niedawno. Zobaczcie, jak się ładnie ogoliłem. Żona mnie kazała. Przejdziemy sobie w offline. Kurde, za zimno jest. Więc zagramy sobie w to. Bo mam ochotę straszną pograć, a mi się nie chce samemu grać. Po prostu całkiem. Tak, to jest podstawowa wersja, a jutro wychodzi wersja ten... Kingdom Rush Frontiers! Oh, shit! Odpalamy bombille, jesteśmy gotowi do zagrywania się w to. Okej, nowa gra! Już tak od razu? A gdzie ustawienie poziomu trudności? Bo ja chcę zagrać casualowo tak na maksa. O! Dla początkujących, bo chcemy się pobawić, a nie tam... To jest wielki świat, który należało byłoby podbić. Piję napój niealkoholowy, gdyby ktoś się pytał. To jest taka orężatka z yerby. Zaczynamy. Start here. To the battle. Jest fajna muzyczka w ogóle w tle. Super sprawa. I oto proszę państwa. Może nie przesadzajmy, nie? No skip, bo ja tutaj się znam już na wszystkim. Zbudujemy sobie wieżę strażniczą. Czekajcie, bo mi się przegłos włączył. To jest Tower Defense, taki klasyczny, i on był... I co by tu zbudować? Zbudujmy sobie łuczników. Będziemy z łuczników do nich strzelać. Ja lubię zawsze armaty, ale tak mam ochotę polubić łuczników dzisiaj. Oto ruszają nasi przeciwnicy, pójdą tędy, będą chcieli się dostać do naszego zamczyska. Ale my wiemy, że nie dadzą rady. Tak. Przyspieszymy przybycie kolejnych. Nie mogę na razie rozbudowywać wież, bo to jest... Okej. Nie wiem, czy tak się dobrze wybudowałem. Mam nadzieję, że nie przelezą mi tutaj. Jak gdyby przeleźli, no to postawię następnego łucznika. Okej. Teraz mogę wzywać wsparcie tutaj, no tak. Tu mogę rzucić i ono to wsparcie będzie. Tak, widziałem odpowiedź Aquela. Kawałkowo, nie widziałem całej. Ma mi się potem głupio zrobiło, że go tak zaczepiłem, a nie chciałem w ogóle go zaczepiać i tak... Mówię, kurde, to zabrzmiało jakbym go jakoś napastował. To był taki żart trochę. W sumie. Nie wiem, czemu jego podałem jako przykład, no. Gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, no to mówiłem o odszotach i że mi się nie podobają, bo większość odszotów jest takie głupawkowe, a nie śmieszne. I podałem Arkuela jako przykład, bo on ma dużo śmiesznych rzeczy, ale te odszoty, które jest... No, już mi się nie chce wracać. I on tak w zasadzie trochę się poczuł, w związku z tym... No. I mi było głupio. Bo nie miałem takich intencji. Tu są nowe przeciwniki nadchodzą nam. Ale teraz skupiamy się na zabawie i na strzelaniu do przeciwności losu. Następnych puścimy, bo jesteśmy silni. Siła w nas jest wielka. No i teraz następni przeciwnicy nam tu wyłażą. No i tak to się odbywa przecież. Do licha ciężkiego w końcu jest to Tower Defense, prawda? No właśnie. Nie postawiłem wieży maga w ogóle. Idą następni. O Jezu, no cały czas mnie namawiacie do kupienia yerby do zaparzania i no pewnie, że macie dużo racji. Ale to oszczędzam strasznie czasu na tym, a poza tym ta jest zimna, ja lubię zimne napoje. Podobno ciepłe napoje wysuszają trochę gardło, a ja muszę dbać o gardło. Więc nie wiem. Chociaż to może słaby argument, bo zimne napoje też raczej źle chyba wpływają na gardło, nie? No ale tak mi łatwiej, wszystko już jest gotowe i tak dalej. I tak dalej. Mamy nową umiejętność specjalną, którą możemy wykorzystywać podczas
potyczek z całą masą przeciwników. Rzucimy im na głowy. Właśnie w ten sposób. Myśleli, że przejdą, ale nie przeszli. I w ten oto sposób przetrwaliśmy pierwszy atak. Zwycięstwo mamy i to jest najfajniejsze rzeczy się dzieją na tej mapie, bo możemy sobie kupować upgrade'y. Zupgrade'ujemy sobie wieżę łuczników, bo i wieżę może... i może maga, a może tych... No nie wiem. Dobra, niech będzie mag. Zawsze budowałem artylerię, bo ona świetnie się sprawdza, ale teraz postawimy na coś innego. Aha. No nie wierzę, no Tomek jeszcze do mnie pisze. Tomku! Tomek mi pisze na Facebooku, że się odmłodziłem wizualnie o parę lat. No to samo mówisz co moja żona, ale ja się nie chcę odmładzać o parę lat i to też jej powiedziałem. Słuchaj, kochanie, tak powiedziałem do mojej żony, żeby nie było. Ja tutaj mój starczy look to jest moja zaleta na YouTubie. ja tu ukrywam ikonki, przepraszam. Tu są ważne ikonki tutaj, takie dwie. Po mojej tutaj, o, tu jedna i tutaj wcześniej druga. I one powodują, że mam specjalne umiejętności, ale lubię być dzisiaj taki duży, bo podobno jestem przystojny, bo się ogoliłem. Ach, dobrze, to gdzie by tu postawić wieżę, gdzie by tutaj zatrzymać naszych przeciwników? Postawimy to tak, tu magika, tu łucznika, a tu już na nic mniej więcej nie stać. Tomek mówi, że wyglądałem na 60. No ale to było mądre 60, nie? Nie chcę być Ibiszem polskiego YouTube'a, okej? Okay? Rany baskie. Postawimy żołnierze, żeby blokowali nadejście tych wrogich jednostek. Czy oni nie za bardzo hałasują? Chyba dosyć są głośni, nie? Ściszycie ich później? Może ich ściszę później. O! Zatrzymaj się! Ciekawe, czy tu można wprowadzić jakiś wątek przygodowy w tej historii, no bo to jest Tower Defense. Tu mamy jakiś tip. Żeby ułożyć tak budowę, żeby jednostki wrogie były ostrzeliwane w najbardziej newralgicznym momencie. Przystojny, inteligentny i skromny. Tak, cały ja. O Jezu drogi. Sami mili widzowie mi zostali, zbanowałem wszystkich tych niemiłych. Ale tutaj wrogie szeregi nadchodzą, czy damy radę? I z meteora im pocisnąłem. Chyba mogę wzywać następnych, będzie jakiś dochód. O, mogę ulepszyć wieżę. Fantastycznie, nareszcie. Ale to dopiero początek przygody, bo tu ulepszanie tych wież... To jest najbardziej atrakcyjna rzecz. Mam czasami taki problem, że mi się wąs podwinie i mi... Ach, już to mówię milion razy. I mi się jakoś tak do nosa i cały czas swędzi mnie. Wam cały czas coś kręci mi się w nosie. Dobra, czy damy sobie radę tutaj? To może być ciężka... O kurde, to może być ciężka... O nie! Dobra, zabili go. Powstrzymaliśmy natarcie. Lecimy dalej. Śmiesznie łaskoczę, nie wiem gdzie łaskoczę. I mam takie, sprawiam takie wrażenie, jakbym cały czas w nosie dłubał. Przeciwnicy się zatrzymują, żeby walczyć z moimi rycerzami. I giną. Ostrzeliwanie, to jest nowy wróg. Wilk. Bardzo szybki, ale ma mało życia. I może unikać ataków melee. Czyli wręcz. Czyli, że ja umiem poprawić humor? No pewnie, że umiem poprawić humor, kurde. Umiem poprawić humor. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie jestem komikiem, nie jestem komediantem, ale... Mam tą ukrytą, wbudowaną właściwość. Kupić sobie szczotkę do wąsów? A jaka to jest? I co ona robi? O Jezu drogi, znaczy damy radę tutaj. Największe zagrożenie chyba, żeśmy usunęli.
Dali radę, powstrzymali. To jest 6. fala z 7. Teraz nadejdzie. Czy to się ciekawie ogląda, wy mi powiedzcie? Bo to się świetnie gra. Nie wiem, nagrałem recenzję, znaczy recenzję. Ja nie nagrywam recenzji, recenzje takie są. Trzeba być dupkiem, żeby pisać recenzję. Znaczy, nie wiem, bo to... Nie, żartuję, to oczywiście nie każdy recenzent jest dupkiem, ale czy się zdarzają czasami, to jest takie... Taki stereotyp powstał. Ale zrobiłem taką opowieść o serialu. Pierwszy raz wreszcie zacząłem nagrywać odcinki o serialach. I pierwszy będzie dotyczył... A nie powiem wam jakiego. Zobaczycie. W poniedziałek 25 lipca będzie pierwsza publikacja wieczorem. I mam taki szczwany i zacny plan, żeby sobie prowadzić tę serię, tą serialową serię w każdy poniedziałek dawać odcinek, a w piątek filmową serię, tak właśnie, żeby wrócić trochę do tego. Z filmowymi seriami miałem taki problem, że prawa autorskie tam mnie strasznie molestowały. Ale teraz okazuje się, że jako że mam green screen, no to mogę tak wyraźnie zakryć ten... No można to zrobić lepiej, fajnie to wygląda i... O Jezu, czy my damy radę? Chyba ich powstrzymaliśmy. Elegancko. I oto zwycięstwo przed nami ogromne. Zdobyliśmy 3 gwiazdki. No ja też się zakochałem w Stranger Things, a ludzie tak marudzą, taki tam nic nie ma nowatorskiego. Się nie znają. Dołóżmy upgrade'ów. Zainwestujemy w tę wieżę maga i wieżę łucznika. I wybierzemy się lada moment na kolejne podbijanie krainy. Znaczy w zasadzie nie, to będzie odbijanie krainy, chronienie krainy, takie rzeczy.